Dolnośląski konkurs recytatorski Pegazik to znane w całym regionie wydarzenie, w którym udział biorą uczniowie klas od 4 do 8 szkół podstawowych. W tym roku odbywa się po raz 26 i jak co roku rozpoczął się od eliminacji szkolnych. Potem były eliminacje miejskie i w Teatrze Starym odbyły się w końcu eliminacje powiatowe. Na scenie teatru uczestnicy konkursu występowali podzieleni na kategorie młodszych od 4 do 6 klas i starszych od 7 do 8. Jak zapewne zauważyliście, bardzo długo nam zeszły na obradach, ponieważ poziom był bardzo wyrównany. Prezentacje, które tu usłyszeliśmy, recytacje, które tu usłyszeliśmy, były niezwykle ambitne i pięknie wykonane. Zarówno wiersze, jak i proza, którą mieliśmy okazję usłyszeć w klasach starszych. W powiatowym etapie wyłaniane są po 2 osoby z każdej grupy, które będą reprezentować powiat bolesławiecki na finale konkursu, który tym razem odbędzie się w Kłodzku 25 i 26 kwietnia. Z grupy młodszej laureatką została Klaudia Korniak. Spójrzcie, jak wciąż sprawny, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu. Nienawiść. I jak lekko wierzę w wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla mnie. Skoczyć, dopaść nie jest jak inne uczucie. Starsza i młodsza od nich równocześnie. Druga równorzędna laureatka w tej grupie to Małgorzata Świeżko. Były sobie kiedyś kwiatki, co pachniały, tak jak bratki. Bo to były bratki dwa. O czym jest opowieść ta? Ano właśnie o tych bratkach, czyli niezłych dwóch gadkach. Jakie były ich początki? Ano kiedyś, między grządki, ktoś upuścił papierosy. Wystawiły z grządki nosy i popatrzył brat na bratka, myśląc sobie, ale gratka! W grupie starszych uczestników konkursu zwyciężyły również 2 dziewczęta. Jedna z nich to Małgorzata Stec. Tamtego dnia Nowy Jork pogrążony był w deszczowej i ponurej atmosferze. Stałam pod wiatą przystanku przy jednej z przecznic i przystępowałam nerwowo z nogi na nogę. W drodze do domu postanowiłam poszukać tam schronienia. Wokół ludzie łamali parasolki i przytrzymywali swoje kaptury, które lada moment pod naporem powietrza sfrunęły bez ich głów. Spoglądałam to na ekran smartfona, to na ulicę i mijających mnie ludzi. Druga laureatka w grupie od 7 do 8 klas to Aleksandra Kowalik. Wielkie to szczęście nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Trzeba by było istnieć bardzo długo. Stanowczo dłużej niż istnieje on. Choćby dla porównania poznać inne światy. Specjalną nagrodę otrzymała Martyna Bochnia z grupy młodszej, którą jury uhonorowało już poza regulaminowo. To tylko wyraz uznania dla recytatorki, ponieważ nie daje to możliwości udziału w kłodzkim finale. Znowu ten przytępy Daniel R. przywitał mnie w szatni okrzykiem. Cześć Makota, nie lepiej to mieć chomika? Zmilczałam oczywiście. Chyba powinnam zapisać się na aikido. W szkole na puszczyka są zajęcia. Albo chociaż na judo. Marzę o chwili, gdy go powalę jednym ruchem na brudnawą podłogę naszego szkolnego korytarza. W konkursie udział wzięło 17 uczestników w grupie młodszej i 6 starszej.